Szanowni Państwo, na naszych oczach obecna władza rozpoczyna realizację ostatniego etapu niszczenia niezależnego sądownictwa. Wczoraj Stowarzyszenie Justicja poinformowało o tym, że podporządkowana politykom PiS prokuratura chce uchylić immunitet sędziemu Tulei, by postawić mu zarzuty karne. Zlecenie tego politycznego prześladowania niezależnego sędziego, sędziego Tulei, za wydanie orzeczenia w sprawie nielegalnego głosowania na sali kolumnowej, to jest niespotykany dotychczas przykład próby ukarania sędziego za wydanie konkretnego orzeczenia. Stawianie zarzutów sędziemu za wydanie wyroku to jest robienie z naszego kraju takiego kraju dziczy prawnej. I trzeba jednocześnie zwrócić uwagę, że niezależny sędzia, sędzia Tuleja, staje się tym samym pierwszą ofiarą uchwalonej niedawno ustawy kagańcowej. I nie miejmy złudzeń, że właśnie ten pierwszy przypadek z serii, kiedy obecna władza właśnie chce w praktyce wykorzystywać te swoje nowo nabyte narzędzia do zastraszenia sędziów, w przyszłości może nawet do aresztowania i skazywania sędziów, jest to dopiero pierwszy przypadek. Takich przypadków myślę, że w przyszłości będzie coraz więcej. I te działania obecnej władzy wobec sędziego Tulei jest to przykład takich sowieckich działań w kraju, który jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Prześladowania niezależnego sędziego za wydanie konkretnego wyroku, który nie podoba się władzy, to jest standard dla każdej dyktatury, to jest powód do wstydu dla kraju, który chce być krajem członkowskim Unii Europejskiej. I dlatego dzisiaj właśnie w obliczu tej informacji pragniemy zaapelować do instytucji Unii Europejskiej, by jak najszybciej zostały podjęte decyzje dotyczące wydania postępowania zabezpieczającego w postępowaniu dotyczącym właśnie tych represyjnych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, które już toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pragniemy zaapelować o wzięcie jak najszybciej pod lupę i podjęcie konkretnych kroków w odniesieniu do ustawy kagańcowej, która daje właśnie obecnej władzy tak szerokie możliwości wpływania, prześladowania politycznie sędziów za wydawanie konkretnych wyroków. Szanowni Państwo, to sytuacja jest naprawdę skandaliczna. Okazuje się, że za chwilę obecny sędzia Izby Dyscyplinarnej, która powinna przestać orzekać, były prokurator na wniosek swoich kolegów prokuratorów będzie uchylał immunitet sędziemu za to, że ten sędzia jest niezależny w stosunku do władzy, czyli robi to, na co ślubował, co obiecał społeczeństwu polskiemu, że będzie niezależny od wszelkiej władzy i będzie przestrzegał konstytucji. Te represje wobec sędziów sięgają coraz dalej, bo do tej pory była to odpowiedzialność tylko dyscyplinarna, tak jak w stosunku do sędziego Juszczyszyna. A teraz się okazuje, że sędzia Igor Tuleja może zostać skazany wyrokiem karnym, czyli wydalony z zawodu, ale również może być osadzony w więzieniu za to, że nie uległ władzy PiS-u. To pokazuje, że ta władza nie zawaha się przed żadnymi instrumentami, żeby zastraszać 10 tysięcy sędziów. Apelujemy do sędziów, żeby się nie bali, że kiedyś władza PiS-u przeminie, a ich stanowiska zostaną przywrócone. Ten cyrk, to wariactwo, które PiS robi w polskim sądownictwie, zostanie kiedyś odwrócone. To nie może trwać wiecznie, a Izba Dyscyplinarna będzie izbą wstydu, o której nikt nie będzie pamiętał w dłuższej perspektywie. Apelujemy do sędziów Izby Dyscyplinarnej, żeby powstrzymali się od orzekania, ponieważ są ewidentnie w konflikcie prawnym z pozostałą częścią Sądu Najwyższego i z polskim systemem prawnym. Te osoby nie powinny orzekać. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.